lata później. Jeden brat grzeje puchę za samochody, drugi brat przez kapuchę wyłapie wyrok spory pokusy. Przez to w głowach się pierdoli, dochodzi do przestępstw mimo Bożej woli. Lewy porwał dzieciaka za 50 patoli, w pogoń za sosy przyłożył broń do skroni, wspólnie i w porozumieniu z tym, co go nakłonił do popełnienia zbrodni, lecz nikt mu nie zabronił. Tak bywa, gdy trafisz na kręte drogi, po których sztuka mknie i sznur policyjnych patroli. To fucha Abdulla, który kurwa się powalił przez podsłuch w telefonie i cały zarobek stracił. A ja za dychę z bują siedzę, za bzdurę, przez którą wiedzę szlifuję za więziennym murem. Teraz patrzę przez lipo, a w lipie rata. Tak minął krótki okres w czasie, za mało lata. W braku pieniędzy popełnia się błędy, dotrzy do puenty, złóż całość w elementy. Dobre chłopaki i nieodkryte talenty tracą wartości przez ten świat przeklęty. Teraz zamknięty w celi 404, w której trzech chłopaków wspomnieniami się dzieli dla siebie. I dla nich to opisuje okoliczność, dzięki której grzechy odpokutuje CBS. Podsłuchy, GPS i frajery, sypiące się monety, kokaina i kobiety, narkotyki. Kurewski świat polityki składa się w jedno, w przestępcze nawyki. Miłość i gniew wypełnia nasze dusze, tęsknoty za rodziną na pewno nie za duszę. Jak myśli Abdulla o kobiecie, lewego o rodzinie, ta myśl nie zaginie, rozumiecie? Przyjaciół paru, a kolegów tysiące, mijały miesiące, a listu żadnego. Żaden nie dojdzie, ja wiem to, a nie sądzę, więc wspólnie z tymi, co są ze mną, do celu dążę. Do celu dążę, do celu dążę.